Traszka Neda. Raz pewien chłopiec zwierzątko mieć chciał, a pieniądze jedynie na małą traszkę miał. Nazwał ją Newton i dbał o nią tak, a ona była smutna, wciąż leżała jak flak. Chłopiec w sklepie znalazł ratunek i kupił swej traszce przepyszny poczęstunek. Newton urósł ogromny, Newton fajny i mądry, Newton nieobliczalny jest. Newton, duży i mały, Newton różne przygody ma. Wyprawa do dna śmietnika. Nieładnie, mały Cezarze! Odkryłem twój niecny spisek obchodzenia gwiazdki w czasie it marcowych, aby zniszczyć nasz konsumpcyjny styl życia. Przygotuj się na atak kapitana Ocelota! Jahoo! Miau, miau, miau! Miau, miau, miau! Ciekawe, jak szybko przemieraniec w kociej skórze pokona tego karła w kiecce. O nic cię nie będę błagał, mały Cezarze, tylko puszczę pięści w ruch! Po co oglądasz te starocie sprzed 20 lat? Chcesz zobaczyć Supermana, to patrz! Jestem super kelnerem z super drogiej restauracji. Mogę przyjąć zamówienie na bitki bez popitki i na sycąco syczący talerz. Jestem pysznym talerzem i lubię syczeć. Powracamy do naszego programu, filmy, których od 20 lat nikt nie oglądał. A oto znów kapitan Ocelot. Kapitan Ocelot? O! Tato, to ty lubisz kapitana Ocelota? Ja miałbym go nie lubić? Jak byłem w twoim wieku i dostawałem w skórę, należałem do młodzieżowej ligi kapitana Ocelota i nadal należę. Płacąc w banku, pokazuję to jako dowód. Zbierałem wszystko, co było związane z kapitanem Ocelotem. Komiksy, płyty, sygnety na szyfr, rękawice bokserskie, ocelotki, samobijki. O rany! Taka kolekcja to kupa forsy. Gdzie są te rzeczy? O, twoja babcia wyrzuciła je na śmieci. Że co? 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 Ale udało mi się uratować to. Prawdziwy plastikowy kapitan Ocelot! Schowałem go tutaj po miodowym miesiącu z twoją mamą. Teraz jest już twój. Opiekuj się nim troskliwie, synu. Jest strasznie stary, wyprodukowany jeszcze w Ameryce, widzisz? Ned, umyj zęby i kładź się do łóżka. Zaraz! Tak, rozkaz, kapitanie Ocelot. Miau! Ned, nie zgasiłeś światła? Znowu bawi się jakimś śmieciem. Zniknął! Pomóż mi go szukać! Absolutnie! A kogo szukamy? Zaginionej owieczki? Bawarskiego świra? Korzyści z wyspy poderżniętego gardła? Moich stópek? Nie widzę ich, ale czuję, że są tam. Mojej najfajniejszej zabawki, plastikowego kapitana Ocelota! Twoja mama wyrzuciła go do śmieci. Nigdy go nie znajdziemy. Nigdy. Przenigdy. Śmieci? Ja tu nie widzę żadnych śmieci. A widzisz to piękne malowidło za tobą? Ludzie za nie wszystko wyrzucają. To tutaj mamy szukać? O nie, nie! To tylko kurtyna z przedstawienia pod tytułem Heidi jedzie do New Jersey. Proszę bardzo, zapraszam do przyjaznych śmietnikowych aut. 3 razy wygraliśmy konkurs na najczystszy, cudnie pachnący śmietnik. Jak to jest, że tylko ciebie nie gryzą te muchy?
To proste. Zjadam je. Ale śmietnik. To racja. Nie macie pojęcia, jaki tu był bałagan, zanim nie uporządkowałem tego wszystkiego w tematyczne kubki. Na przykład, tu są różne stare lampy. Tu brudne widelce. Na obiad był szpinak. To czego szukacie? Zabawki, którą mama wyrzuciła do śmieci. Ej, tylko nic złego nie mów o mamusi. Bez takich jak ona śmietnik byłby pusty. Nie mamy tu tylko książek. Wszystko przerabiamy na makulaturę. To coś dla was? Lalki, niekompletne gry planszowe i najróżniejsze zabawki mechaniczne. Ale baterie leżą oddzielnie. Życzę szczęścia w poszukiwaniach. Tylko nie na bałagancie. Beznadziejna sprawa. Jak my przebrniemy przez ten cały złom? Właśnie miałem burzę mózgu. Jak zrobimy wyprzedaż, śmieci znikną. Więcej niż pensa za to nie dam. Pani Robinson, chyba chce pani mojej krzywdy. I co z tego? Sprzedaliśmy wielką kupę rupieci za 7000 dolców, a nie znaleźliśmy kapitana. Lecę pogadać z dziadkiem. Jakby co, to zagwizdź na mnie. Chyba potrafisz gwizdać. Przyłóż usta do tego urządzenia i dmuchaj. Taka mała dziecięca zabawka? Mówisz, że gdzie jest? Na pewno ją znajdę. Nikt nas nie ubiegnie. Ned! O matko, matko, to straszne! Co się tak drzesz jak oparzony? Już nie, albo co? No tak! Dozorca szuka kapitana! Ale ja go dostałem od taty, to pamiątka! Musimy go znaleźć! Może leży na stosie bohaterów nie na czasie jak... Owłosiony nohalożerca! Kobieta z za dużą torbą? Mniamniacz żarłacz. Widzę go! Na kupie niemodnych, ale jeszcze dobrych mebli biurowych! Start! Czemu tak wolno? Bo tak jest dużo bardziej dramatycznie. Odjeżdżamy, proszę wsiadać. Dojadę. Ocelot! Mam twoją siłę! Miau! Oddaj mi go! Nie, on jest mój! Nie możesz go mieć! Ale ja go nie chcę! Muszę go przenieść na inny stos! Szef powiedział, że widział jakąś zabawkę na hałdzie mebli. Za coś takiego nie daliby nam złotego śmietnika. Nawet nie wiecie, jaki na hałdach musi być porządek. Więc to jest kapitan Ocelot? Nie widziałem go od ładnych paru lat. Jest połamany, a to moja ulubiona zabawka. Bo ja również. Albo twój kolega jest dziwny, albo coś źle widzę. Mniejsza z tym. Mam tu coś, co ci się chyba spodoba. Plastikowy kapitan Ocelot, jeszcze nieużywany. Skąd go pan wziął? Schowałem go przed mamą w skrytce na strychu. Jest twój. Jest mój? Dzięki. Cieszę się, że mogę ci go podarować. No.
ocelot? Prawdziwy! Pracuje pan na śmietniku? To nic złego! Tutaj można spotkać miłych ludzi, no i oczywiście zwierzątka. Zresztą moje filmy są okropnie stare, kto by je pamiętał? To pan nie ogląda telewizji? A oto i kapitan Ocelot! Od głowy po skarpety! Rany, kto pana puścił w samych skarpetach? Wiecie, co to oznacza? Nowe seriale, no i nowe komiksy, karty, gry, kości. Ekranizacje kinowe w rolach głównych Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, a nawet David Hasselhoff! Mylisz się, mój drogi młody przyjacielu. To oznacza więcej ludzi odwiedzających mój piękny, cudowny śmietnik. Proszę bardzo, młody człowieku, życzę miłego dnia w śmietniku. Kapitanie Ocelot, to najwspanialszy dzień w moim życiu. Mogę o coś zapytać? Dlaczego pana filmy są o całe niebo lepsze od tych, które teraz nakręcają? Są trzy powody. Pierwszy, jak nam brakowało dowcipu, kończyliśmy natychmiast. Pierścień ofiarny dla ciebie. Dobra herbata? Ostatnie urodziny. Wyśmienite i bardzo popularne orzeszki w czekoladzie? Na gwiazdkę ćwierć kilo nawet ich nie otworzyła. Od czwartego roku życia zawsze daję mamie jakiś prezent. Dostała ode mnie wszystko, o czym każda kobieta marzy. Nonsens! Ja, Fabio, jestem marzeniem każdej kobiety. Jestem taki piękny. Och, ten jest naprawdę jak marzenie. Oczywiście, kochanie. To ta 35-karatowa goldina. Zobacz, obrączka z 24-karatowego złota. Bardzo ładna. Gdyby ktoś przypadkiem chciał wiedzieć, co mi podarować na urodziny, no to już wie. Aha. Skąd ja wytrzasnę taką górę forsy? To tylko kiepska kopia peruwiańskiego pierścienia ofiarnego. Przecież nie pojedziemy do Peru. A może? Za 2 minuty zamykamy Muzeum Przyjaznych Lotniczych Wzlotów i Upadków. Rety, mój ulubiony model! Nigdy go nam nie wypożyczą. Nonsens, to muzeum jest publiczne. Dostałem specjalną kartę. Taką kartę dają w bibliotece. Ej! Latanie to kaszka z mlekiem. Szarpiesz to, klinujesz to, ciągniesz to, kręcisz to i wszystko gra! Nie lej po nogach, Ned! Ja dobrze wiem, co robię! Ej, patrz, jakie tu zielone niebo! A ile domów na nim stoi? Lecimy do góry nogami! Nigdy nie dotrzemy do Peru! Ale nie do wiarek! Widzisz? Już jesteśmy w Holandii! Według tej mapy jesteśmy w Urep! Urep! Widzisz? Urep! O! Teraz tylko znajdziemy lotnisko i schodzimy do lądowania. O, chyba zaraz będziemy schodzić w dół. Zagarniam ten ląd w imieniu królowej Izabeli i króla Wielkie Łoże. Ledwo uszliśmy z życiem. Zabłądziliśmy. Na pewno mylisz się. Zabłądziliśmy tylko w połowie, bo mamy to. Połowę mapy dżungli. Jesteśmy na 63. ulicy. O, zdaje się, że to nie ta połowa. Idźmy dalej. Widzisz, jest sklep. Czy jest jakaś mapa dżungli? A ta może być? Ty jesteś tutaj. I co? Zgadza się? Jesteś tutaj. Ma pan mapę dalszej części dżungli? Nie, mam jedynie mapę Nowego Jorku. Za pół ceny, bo tylko do 63. ulicy. A?
Bądź ostrożny, to świątynia zaginionego przed wiekami plemienia Jaja Mojo. Ten okrutny lud zastawiał śmiertelne pułapki na tych, którzy pętali się tu nieproszeni. Ale nikt nie wie, gdzie one są. Czuję w pobliżu jakąś zapadnię. Albo wielkiego gumowego pająka? No jasne, ja też boję się gumowych pająków, ale bardziej boję się usiąść na rozlanej farbie, bo cały tyłek jest utytłany. Chcesz lecieć pod ten głaz? Zwariowałeś? A, w przeciwną stronę. Słyszysz? Coś tu strasznie syczy. Tak, tylko syczą straszliwie jadowite węże. Węże! A gram tu co poniedziałek, a one pięknie tańczą, chyba że odpełzną za daleko ze strachu przede mną. Jak my się stąd wydostaniemy? Spadliśmy z góry na dół, to musimy mieć... drabinę! Czy oni są ci straszni Jojo Majo? To nie oni, to bezrobotni kelnerzy. Ojej! Nie bój się! Mam pomysł, jak cię wyrwać z ich łap! Słuchaj! Święte ofiary. Newton! Co to za pomysł? Powiedz chociaż pierwszą literę! Szóstą? Umła! Newton! Łapy do góry, rzuć broń i jazda, gdzie pieprz rośnie. Kupiłem ten strój za dolara. Wygłodniały wulkan obudził się. Zdawało mi się, że Tarzan pochodził z Afryki. Skąd on wziął pędy winorośli? Przecież jesteśmy w górach. Na nich! Muszę zamienić się w coś, czego piranie nie zjedzą. No już widzisz, maleńki, jestem ćwierćtonową, pełnokrwistą, angielską krową. Thank you.
udało się! Pięć A i pięć B po prawej stronie. Kochanie, jest prześliczny. Pojechałeś po niego do jubilera taki szmat drogi na rowerze? No powiedzmy, że tak. Ned, to twoi koledzy? Opracowanie wersji polskiej na zlecenie kanału Plus Start International Polska. Reżyseria Ewa Złotowska. Dialogi polskie Ewa Ziemska. Dźwięki montaż Janusz Tokarzewski. Kierownik produkcji Bogumiła Adler. Udział wzięli Newton Jacek Kawalec, Ned Elżbieta Bednarek, ojciec Arkadiusz Jakubik, matka Anna Gornostaj oraz Izabela Dąbrowska, Tomasz Bednarek, Józef Mika, Jerzy Mazur. Śpiewał Jacek Kawalec.